Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream. Witam was w kolejnym odcinku Kariery Brighton. Mam nadzieję, że wam ten materiał się spodoba. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Coraz bliżej święta, więc może być coraz więcej łapek. Nie przeszkadza mi to. Zaczynamy z odcinkiem. To co istotne, jesteśmy w miejscu, w którym zostawiłem was wczoraj. Jednak to co jakby liczy się, to że musiałem ustawić treningi wszystkim od nowa. Już z tego wam nie pokazywałem tak naprawdę to co najistotniejsze. Każdy ma ustawiony trening, który przygotowuje go do gry na pozycji dla niego odpowiedniej według mnie i przez nas wymaganej. Madueke ma trening najdłużej trwający, ponieważ jego przerabiamy na napastnika. To ma potrwać bardzo długo teoretycznie, ale liczę na to, że im więcej będziemy nim grali, tym szybciej będą rozwijały się te strzały. Jeżeli to jest zły pomysł, to mi to napiszcie i to zmienię za jakiś czas, wtedy kiedy przeczytam ten komentarz. Tak więc słuchajcie, jesteśmy gotowi do meczu z Fulham, przynajmniej taką mam nadzieję. Przed tym spotkaniem jeszcze tylko zróbmy jedną istotną rzecz, zanim nam coś znowuż wywali. W pierwszym sezonie kariery na nowej konsoli, na konsoli nowej generacji wszystko, ale dobra, nieważne. Ważne jest teraz to, żebyśmy w skupieniu przepracowali kolejny trening. Mam nadzieję, że mi nawet jeżeli nie mam go zrobionego, to mi się nie chce go robić. Już sorry, mam nadzieję, że to rozumiecie. Wypożyczenie Moldbiego nas nie interesuje, ale on prawdopodobnie jest cały czas na liście do wypożyczenia, więc pozwolicie tylko, że go zdejmę znowuż, bo o tym zapomniałem przed odcinkiem, żeby to zrobić. No a w tej chwili jakby wypożyczanie go nie jest absolutnie w naszym... usuń z tym wypożyczeniem, to nie jest absolutnie w naszym interesie. No i dobra, składzik jest gotowy, słuchajcie, na mecz z Fulham. No wydaje mi się, że jesteśmy tutaj faworytami w tym spotkaniu. Ten skład zostanie raczej taki sam, chociaż tam widziałem, że Saliba chce z nami porozmawiać i dam ci szansę, William, a jeśli chodzi o ciebie, żebym tego nie żałował, Moldby. Na pewno będzie czas, w którym będziemy mogli Cię wykorzystywać, więc będziemy Cię widywać częściej. W tym spotkaniu w takim razie Veltman zejdzie i zagramy sobie Williamem, Salibą i Dunkiem. Z lewej strony chciałbym zagrać Williamsem, ale mamy kurczę cały czas w gazie i cały czas dobrze pracującego tego Babę. Tak więc w ten sposób wygląda nasza podstawa jedenastka. Diawara już się tutaj znajduje. Czy jest ktoś, kogo powinienem zabrać, a nie zabieram? Zobaczmy sobie. Ustawmy w ogóle tu najlepszych zawodników, jakich mamy, jakby w kolejności do wejścia. I wydaje mi się, że no tego Madueke wypadałoby stąd wyrzucić, ale z drugiej strony nie mamy nikogo, kto by mógł tutaj wejść, więc po prostu zrobimy to tak. No i przeprowadzimy szybką symulację. Mam nadzieję, że z Fulham uda nam się łatwo zwyciężyć. Zakładam, że to jest zespół strefy spadkowej. Tak jest, 18 pozycja. Oni będą srogo walczyli o to, żeby wyglądać lepiej. Nie ma co się oszukiwać, bo mają szansę się jeszcze wykopać. Więc dlatego też idziemy na konferencję prasową, żeby podnieść morale naszej drużyny, żeby tutaj pokazać im jak mają, jakże i w nich wierzę i że w ogóle jest super. Liczymy, że Fulham wykaże, nie, wykrzesze z siebie więcej. No dziwne są te odpowiedzi moje, ale no biorę takie, żeby mniej więcej pasowały i mam nadzieję, że będą pasowały i że uda nam się w tym meczu wygrać. Szybką symulację zrobimy. Są oni wypoczęci, ale liczę, że to nic nie zmieni i nie zmieniło. Pascal Gross oraz Sumare strzelają, czyli nasi środkowi pomocnicy. Piękna sprawa, słuchajcie. Naprawdę cieszy mnie to bardzo mocno, że tak dobrze sobie ten skład poradził. Przede wszystkim zagraliśmy na zero z tyłu. William Saliba był zadowolony. Jestem z ciebie dumny, Marcz. Więc w ogóle jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Czekamy w takim razie na to, co przyniosło nam dni kolejne. Louis Dunk coś chciał powiedzieć. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. No widzisz, Luis, niepotrzebnie się stresowałeś. No i mam nadzieję, że teraz nasi zawodnicy już będą bardziej ufni w to, co tutaj robimy. Już myślałem, że Luisowi Felipe kończy się kontrakt. Już mi się oczy świeciły. Niestety tak nie jest. No i tu Paweł Dawidowicz. Ciekawy jestem tego zawodnika, bo to może być naprawdę tania, fajna opcja. Dabo ma w sobie coś. To chętnie się dowiemy, co on tam ma w sobie. Gervinho, no to wydaje mi się, że to już nie jest czas na powrót do Ligi Angielskiej. Czekamy na poznanie bliższe Kessiego. No to co, nie pozostaje nam nic innego chyba, jak dalej trenować naszą drużynę. Tak więc szybka symulacja. Dla mnie najważniejsze, żeby ten Williams jak najczęściej teraz był w treningach, bo no to jest zawodnik istotny dla nas. Co my tutaj mamy? Znamy już Duncana, który
nie wygląda fajnie. Znaczy to był spoko tani transfer, ale jakby nic ciekawego, tak samo jak Nikola Milenkowicz. Jego co prawda dam sobie tutaj do listy, ale raczej nie wróżę tu transferu tego piłkarza do naszego zespołu, ale to jest ktoś, kogo warto mieć gdzieś tam pod lupą. Zobaczmy sobie, jakie treningi robimy i kto na nich jest. Lamptey, Sali, super, Madueke, super i... Super, dobra, symuluj całość, fantastycznie. Ważne jest to, że Diawara coraz ma lepszy sharpness, że Williams ma coraz większy sharpness. To jest dla nas najistotniejsze, żeby ci zawodnicy naprawdę dużo z tych ćwiczeń wynosili. Tutaj patrzymy, znowuż jest Williams, to mnie cieszy, Madueke jest, to mnie cieszy. Lamptey'a tylko nie ma, więc Lamptey zamiast Welbecka, no bo pokiego grzyba mi jest tutaj Welbeck na tych ćwiczeniach, więc chciałbym właśnie pozbyć się jedynego Welbecka, którego tu nie ma. On jest jako ławka i tu chciałbym, żeby był Lamptey. Dziękuję bardzo. Fantastycznie. A teraz zrobię jeszcze to samo i zapiszę. Zmień piłkarzy. Dziękuję bardzo. Ławka. Wyrzucamy ciebie tutaj danej. I tu wskakuje sobie Lamptey. No i dalej. I też warto by było Diawarę gdzieś dać, bo jego nie ma, a to jest bardzo istotny zawodnik. Więc tu pozbawimy ćwiczeń. Ojojoj, Moldbiego nie chcę, Karbownika nie chcę, no wszystkich chcę tu ćwiczyć z tych, co są, więc może warto by było zmienić tu ćwiczenie i dać sobie jakieś, tylko czy mam oznaczone, które mam zrobione? Powinienem mieć, i na przykład dajmy sobie to ćwiczenie, cyk, piękna sprawa. I teraz mamy ciebie i wyrzucamy stąd Trossarda i dajemy sobie tutaj... Kogo ja chciałem dać? Boże święty, jak ja mam laka mózgu. Diawary chciałem dać, dobra. No i to mi się podoba. Pomyślałem. Znowuż pomyślałem, słuchajcie, coraz bardziej logiczny się robię w tej karierze. To źle wróży. Dobra, symulujemy sobie w takim razie całość. No i fantastycznie chłopaki idą do przodu. No Madueke, liczę, że przy tym sharpnessie zaraz rozpocznie naprawdę niepowstrzymany rozwój. Że tutaj będziemy patrzyli na zawodnika, który będzie naprawdę dobrze wyglądał. Na to przynajmniej liczę. Idą nasze morale do góry. To mnie cieszy, że tutaj nasi zawodnicy cieszą się z wykonywanego zawodu. Jak to w ogóle teraz wygląda w kalendarzu? Bo teraz mam wrażenie, że mamy... Ojoj, nie wygląda dobrze, bo mamy rzeczywiście chwilę luźniejszego czasu, a potem gramy z Liverpoolem. Więc to nie wygląda fajnie. Po meczu z The Reds 23 lutego zrobimy sobie na pewno trening jeszcze. To ustawmy sobie już nawet teraz w planie tygodnia. Mam nadzieję, że mogę dojechać. Mogę. I tu sobie ustawiamy trening i wtedy tu dajemy sobie dzień wolnego, ale tu dajemy sobie regenerację. I to powinno być spoko. Tak więc dodatkowa jednostka treningowa już pojawiła się w kalendarzu naszych zawodników. Mam nadzieję, że oni się o tym szybko nie dowiedzą. Wszystkie treningi znikną, jeżeli uda nam się zwyciężyć z Liverpoolem. To jest moja umowa. Lamptey gotowy do ewentualnej zmiany pozycji. Cieszy mnie to bardzo. Oczywiście zgadzamy się na tę zmianę. Klikamy ją tu. No i teraz masz być, no, Mordo, defensywnym bocznym obrońcą. Jakby, albo tak naprawdę dajmy sobie na razie szeroko ustawionego, no bo potrzebujemy, żebyś ty trochę tutaj zaczął bronić i nauczył się bronić, jakby jak na obrońcę przystało. Moldby, oferta wycofana, to nas cieszy, bo i tak byśmy go nie chcieli wypożyczyć. No kurczę, tego Franka Kessiego nie wykluczam zakupu, no. Ja nie wykluczam tego zakupu, bo ja wierzę, że on się naprawdę jest w stanie jeszcze fajnie rozwinąć. A to jest idealny piłkarz do naszego środka pola, to jest prawdziwy czołg. Więc Franka Kessiego na pewno chętnie zobaczę. Zresztą zwróćcie uwagę na to, no, to jest też piłkarz, który ma cekę diamentu, czyli że się nie psuje tam po prostu. Więc no, wymiana Adama Lalany w przyszłym sezonie na Franka Kessiego... No brzmi dobrze, nie? To brzmi naprawdę fajnie, więc niewykluczone, że w wakacje uśmiechniemy się do niego. James Ward-Prowse, czyli ten, którego tak bardzo chciałem, no byłby idealny naszego klubu, no byłby. Ale zrąbałem, ale może już w wakacje stwierdzi, że Hiszpania wcale nie jest dla niego. Dla nas nie jest na pewno Kelechi Iheanacho, to nie jest piłkarz, który by mnie interesował. No i tak jak mówię, Moody, to jest zawodnik, którego co najwyżej my także będziemy chcieli wypożyczyć w przyszłym sezonie jako uzupełnienie składu na pół roku, bo pewnie by w ogóle nie grał i by nam powiedzieli, że go zabierają, a my byśmy nie byli źli, bo chcieliśmy go jako ubezpieczenie właśnie. Dobra, przed nami, słuchajcie, spotkanie z Liverpoolem. Mam nadzieję, że uda nam się na naszym stadionie pokonać The Reds, ale na początku jeszcze sporo zawodników, którzy mogą nas zainteresować. Patson Daka. To jest piłkarz, którego dodam sobie do listy. Nie wiem, czy będziemy go wykorzystywali, czy nie w naszych planach transferowych, ale warto mieć go tutaj pod uwagę, wziąć. No i ten Seiku Koita. No, ja mam wrażenie, że my go mieliśmy, na koniec do Anapolu go kupiliśmy.
Ale ja bym go, szczerze powiedziawszy, wziął tutaj. Bo on wygląda naprawdę kozacko. 21 lat, 75 oceny ogólnej, słuchajcie. Na przyszłość Koita, Edin Ketiah i ten Irlandczyk, trzech młodych walczących o jedno miejsce, no bo drugie zarezerwowane dla Musi Maregi w najbliższym czasie. No to brzmi naprawdę cudownie. Fantastyczny jest oczywiście Christopher Nkunku, ale no niestety to jest piłkarz zupełnie z innej półki cenowej i półki oczekiwań. No i jest ten Maximilian Wober, ale on tutaj nie wygląda za dobrze, więc może w innej karierze. Na razie skupmy się, słuchajcie, no powiem szczerze, że ten Koitato kusi, kusi. No zobaczymy, czy może będzie tak, że tego Diego Nketiaha zdecyduje się nie kupować i wziąć Koite. No ale angielski młody napastnik też fajnie brzmi. Dobra, jeśli chodzi o spotkanie z Liverpoolem, tutaj będę chciał w tym meczu wziąć udział. Z tego powodu, że po pierwsze, Williams jest już w lepszej formie, więc on zagra. Tutaj chciałbym zobaczyć Weltmana, więc on się pojawi. Ale ogólnie chcę wziąć w tym meczu udział, żeby ewentualnie doprowadzać tutaj, wprowadzać zmiany i zobaczymy, czy damy sobie radę z The Reds. No umówmy się, że tak naprawdę z zespołami z Top 6 jedyny pozytywny rezultat, tak jak mi się wydaje teraz, no to było zwycięstwo z... To było zwycięstwo z... Nie, remis z Manchesterem City 3-3 i to był chyba jedyny wynik, który naprawdę może być przez nas dobrze wspominany. No dobra, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No ten Koita teraz też myślę o tym, że przecież naszym podstawowym napastnikiem teraz jest jeszcze Trossard, którego tutaj mamy. No nic, no trzeba się zastanowić, jak chcemy grać, bo na razie gramy tym wąskim układem i pytanie, na jak długo nam to starczy i czy to jest pomysł na poważne granie, bo ten sezon to nie jest poważna gra w piłkę nożną, to nie jest rok, w którym jesteśmy w stanie komukolwiek rzucić wyzwanie. To jest Liga Angielska i tutaj zbudowanie zespołu z potencjałem na to, żeby sprawić innym naprawdę kłopoty w awansie do europejskiej piłki, no to jest coś, co zajmie nam jeszcze przyszły sezon, coś czuję. Więc ta kariera wcale nie będzie taka krótka, że wszystko, wiecie, cyk, cyk, dwa transferki i mamy porobione. Tylko tutaj naprawdę będzie... Ciekawie, czemu żeś nie uderzał Marega? No Musa, proszę cię, no. No gościu, no naprawdę, była okazja, żeby to zrobić, żeby to skończyć, a ty się nie zdecydowałeś. Teraz w ogóle Louis Dunk wytarł podłogę Salahem. Ten zszedł do środka, Louis Dunk powiedział not in my house i go po prostu wyrąbał tam ze wszystkim i pięknie, pięknie. Jestem zachwycony. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, co się będzie tutaj działo dalej, ponieważ naprawdę dobrze wyglądają te nasze ataki. Mamy rzut rożny, więc no Liverpool no ugina się pod naszym ciężarem z jednej strony, z drugiej jak zwykle jest inicjatywa, jest prowadzenie gry, ale brakuje tego udokumentowanego i wystarczy jedna dobra akcja Liverpoolu, zaczyna się 1-0, no i potem są problemy. Tak więc wiecie, z jednej strony się cieszę, że gramy jak na razie jak równy z równym w tych pierwszych 30 paru minutach i to jest takie odważne granie, ale nadal brakuje nam po prostu tego, żeby chociaż oddawać strzały. Tak jak Marega mógł to zrobić, tak się na to nie zdecydował. Teraz nawet nieźle to wygląda, no ale widzicie, wystarczyło podać do tego McAllistera poprzednio i on by spróbował uderzyć, a komputer to ewidentnie stara się grać tak, jak grają prosi w FIFA, w przeciwieństwie do naszego rywala, który jest wysymulowany zupełnie inaczej i zagrał ładną piłę do przodu, ale tak samo nie decydował się na strzał. Tego nie rozumiem. 0 do 0, 0 strzałów, 0 strzałów. Okazji 0 i okazji 0. Tak więc jak na razie wygląda to wyjątkowo biednie, choć nie powiedziałbym, że nudno z punktu widzenia naszego, bo 0 do 0 to byłby cudowny wynik. Na razie jednak poczekamy jeszcze z jakimiś zmianami i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Wydaje mi się, że w tym meczu na boisku pojawi się Madueke, już może się pojawić. Może się pojawić. Bardzo możliwe, że młody Anglik pojawi się na murawie. Możliwe, że i on, i Edin Ketiah, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Na pewno Diawara w tym meczu wystąpi. Co do tego jestem przekonany, niezależnie od rezultatu jego wpuścimy, ale to oczywiście za chwilę. Na razie żadnej zmiany w przerwie nie robimy. Nie jesteśmy jak Gennaro Gattuso w meczu z Sampdorią, że trzeba wszystko zmienić, bo jest źle. Jak na razie, fut, fut, pukać, nie jest najgorzej. Tak więc czekamy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bobby Firmino z piłką. Zresztą w ogóle nie sprawdziliśmy składu naszych rywali, ale tu nie wydaje mi się, żebyśmy widzieli jakieś ogromne zmiany. No bo co jest? Diego Jota, Salah, Firmino, Henderson, Thiago, Fabinho, Robertson, Virgil, Matip, Trent, Alexander-Arnold i Alisson, bo to Abeker mogłoby zmylić, to jest oczywiście stary, dobry Alisson, więc żadnych niesamowitych nazwisk tu nie ma. Na ławce rezerwowych Ciro Immobile, no to jest duża zmiana,
Ale poza tym, sami widzicie, że nie są to jacyś niebywale dobrzy gracze, a ja widzę tam, że na ławce znajduje się Alex Oxlade-Chamberlain i muszę powiedzieć, że to byłby środkowy pomocnik taki, którego ja w naszym zespole naprawdę chętnie bym zobaczył. Pytanie, czy on siebie by widział w Brighton, ale no naprawdę, biorąc pod uwagę, jaki projekt sportowy tutaj mamy, Alex Oxlade-Chamberlain jako jeden z tych środkowych pomocników, no to jest piłkarz, który brzmi lepiej niż Kessie w moim odczuciu. Zobaczymy, czy będzie nas na niego stać. Przede wszystkim no, piłkarz grający w przeszłości w Arsenalu, teraz w Brighton, to jest ktoś, kto chce zarabiać duże pieniądze, tak więc wątpię, żebyśmy byli w stanie zapłacić jego uposażenie. Słuchajcie, ja tu gadam, a zmiany wypadałoby zrobić. Tak więc robimy. McAllister zmieni się z Diawarą, Sumare pójdzie sobie tutaj na górę. Diawara zagra jako ta nasza kotwica w środku pola. Tutaj chciałbym zobaczyć, czy możesz? Możesz! No i Edith Ketiak za Trossarda. Tak więc trzy zmiany, nie wiem, czy damy radę je jeszcze zrobić tak naprawdę, bo zagadałem się straszliwie względem zegara i może być tak, że ta piłka już nie opuści placu gry. Fajnie by było, jakby możemy nie wznawiać, przyznam szczerze, ze środka. To jest to, o czym myślę. Ale jak tylko to powiedziałem, to coś czuję, że zaraz będziemy mieli tutaj bramkę dla naszych rywali. Kurczę, no zrąbałem z tymi zmianami. Już niezależnie od tego, jaki to będzie rezultat. Po prostu, wiecie, ja chcę, żeby moi piłkarze grali. Mam jakiś pomysł na to, kogo wprowadzać, kogo nie, bo inaczej to mogliśmy zrobić szybką symulację. Ale zobaczmy, może będziemy mieli teraz akcję bramkową. I coś jeszcze wyjdzie z tego naprawdę ciekawego. McAllister, no niestety nie udało mu się strzelić. No piłka już placu gry nie opuści, zmiany nie zostaną zrobione, mecz za to zostanie zakończony i zremisujemy 0-0 z Liverpoolem, mając lepszą okazję, na to wychodzi, więc przynajmniej taki plus. No strasznie żałuję, że tych zawodników nie wpuściłem. Bywa. Czasami bywa. Ale słuchajcie, nie przegraliśmy z Liverpoolem, no nie znaczy, nie wygraliśmy z Liverpoolem, więc treningów nie odwołamy wszystkich, ale panowie jutro możecie spędzić czas z rodziną i macie tylko jeden trening z trzech. Słuchajcie, no jakby co mogę wam powiedzieć? Zapracowaliście na to, żeby was potraktować naprawdę komfortowo. Fofana, 77 oceny ogólnej, wieku 22 lat. No to może być ciekawy środkowy pomocnik. Dodajemy go sobie tutaj. Nie wiem, czy będziemy go mieli, wiecie, na pewno, ale warto zwrócić uwagę. Mahdi Kamara, no nie. Tutaj Modera wolę zdecydowanie bardziej pod tym względem. Tak więc, no co, lecimy dalej. Patrzymy na to, co będzie się tutaj działo. Oczywiście są treningi, morale całkiem wysokie. Nie ma co się dziwić, no bo rezultaty budują morale. Dwa dni regeneracji, więc naprawdę na pełnych bateriach będziemy w stanie przystąpić do meczu z Newcastle. Paweł Dawidowicz, wiemy już, jak wygląda polski obrońca, ale niestety nie wygląda w sposób, który by nas interesował. A jeśli chodzi o Briana Dabo, no to także to nie jest poziom, który jest przez nas akceptowalny i dopuszczany w ogóle do rozważań. Dobra, w tym spotkaniu chciałby zagrać William Saliba i on wystąpi. Na prawej stronie zagra sobie w tym meczu Lala, no to nie jest spotkanie dla Lampteja, niestety. Natomiast chciałbym tutaj zrobić jedną drobną zmianę. McAllister w tym meczu zasiądzie na ławce. Tutaj zobaczymy sobie Ediego Nketiaha. Staram się tego Nketiaha, wiecie, tutaj wrzucać, bo to jednak ważne, żeby ten napastnik był pod grą, bo ten rezerwowy golkiper jest dla nas naprawdę, rezerwowy napastnik jest dla nas naprawdę cenny. Czy to już jest mecz, w którym chcemy wprowadzić Diawarę? Wprowadźmy go, bo on wreszcie musi też zyskać te szlify, wiecie, piłkarskie, meczowe, a nie tylko być wprowadzonym do kadry tak z ławki. Ale on tutaj i tak nie ma plusa. Ale dobra, wszyscy inni, no tylko że wtedy Bissouma może grać na rozegraniu według tego, jako ten szeroko ustawiony. Dobra, przetestujemy to ustawienie, bo wtedy przynajmniej nie ma minusa Sumare. No i zobaczymy, czy będziemy w stanie czymś takim zaskoczyć Newcastle United. Ten mecz, a szybko przesymulujmy, zobaczmy i... No był to eksperyment udany, bo Edin Ketia, którego wprowadziliśmy, strzelił i Bissouma ze środkowego pomocnika ofensywnego strzelił. Co więcej, wykreowaliśmy sobie całkiem sporo szans, więc to naprawdę mnie cieszy. Tutaj serio wygląda to bardzo, bardzo przyjemnie. Gramy teraz w piątej rundzie FA Cup i trafiamy na Everton. Szkoda. No fajnie by było zobaczyć takie Barnsley albo takie Swansea po drugiej stronie. No bo Everton, no to jest naprawdę zespół, z którym
Szkoda, że się ścieramy. No Rotterdam był, było Brentford, Arsenal trafia na Manchester City. Czemu mnie to nie dziwi? No dobra, w takim razie słuchajcie, na Everton trzeba będzie wyjść składem, składem na pewno jakimś, nie zamartwiaj się, takim, no posklejanym, wiecie, z dwóch składów i będziemy mocno się tutaj zastanawiali. Musa Marega jest zawieszony na mecz z Evertonem. No bo to są rozgrywki, w których także to zawieszenie go będzie obejmowało, więc będziemy musieli się mocno zastanowić nad tym, jak będę chciał, żeby ten nasz skład był poukładany. Najważniejsze jest, żeby zrobić treningi i przeczytać także raport o juniorach, bo to jest niezwykle istotne. Może któryś, nie, nikt się tutaj lepiej nie rozwija, więc zobaczmy w takim razie, co się tutaj będzie działo w meczu z The Toffees. Potem gramy z Leeds United. No i dobra, na to spotkanie oczywiście musimy zmienić troszeczkę drużynę. To nie jest mecz, w którym postawimy na Van der Voorta z dwóch powodów. Widzicie, no jego sharpness jest jaki jest, no i boję się troszeczkę wystawić go do składu. Na pewno Lamptey w tym meczu wystąpi w podstawowym składzie. Z lewej strony zagra Baba, w środku obrony William Saliba oraz Veltman, ale na ławce rezerwowych bez Danka, bo tutaj zobaczymy Cabanago. Na ataku... Czy gramy tym składem w ogóle, trzeba się zastanowić, znaczy tą formacją? Wydaje mi się, że chyba tak. I zagramy sobie Sumare i Bissumą, czyli naszym najlepszym duetem w środku pomocy, ale tu chciałbym, żeby zagrał sobie McAllister, to na pewno. Tutaj chciałbym zobaczyć Soliego Marcha. Williamsa nie zabieram, on ma się zregenerować. Maltby na ławkę na pewno. Curtis Jones za Diawarę na pewno. No i bierzemy Karbownika ze sobą oczywiście. Za Babę? Karbownik? Nie, Karbownik usiądzie na ławce. Za dużo jest tych, słuchajcie, mam wrażenie, że mimo, że staram się w miarę mądrze tych naszych piłkarzy trenować, no to sami widzicie, że co chwila są problemy z tym sharpnessem u wielu i z tym rozwijaniem się. Dobra, Saliba zagra, Lamptey zagra, Bissouma spoko. No Madueke musi wystąpić, no musi, no nie ma opcji, więc on sobie wskoczy tu jako środkowy napastnik, cyk. Czyli Nketiah jak wysoko wysunięty, okej. No zobaczymy, jak ten skład będzie działał, słuchajcie, no jakby nie mamy nic do stracenia. Jest to jedenastka mocna, tak naprawdę tylko z Lamptejem jako eksperymentem, bo nie ma tutaj innych piłkarzy, którymi byśmy jakoś strasznie ryzykowali. No chciałbym tego Cabanago tu wpuścić za tego Veltmana i wiecie co? Chyba to zrobimy. To będzie nasz środek obrony i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No co, lecimy z tym, jakby nie ma innej opcji, żebyśmy coś mieli tutaj jeszcze kombinować. Nie wiem, czy dla The Toffees to jest ważne spotkanie, czy też nie. Postaramy się to jakoś wywnioskować po składzie, którym na nas wyjdą. Zakładany, czy prognozowany skład jest dobry, no jest dobry. Co ciekawe, Everton tutaj gra bez dziesiątki, no bo oczywiście wszyscy zachwycali się tym, jak Carlo Ancelotti... właśnie odbudował tę pozycję dziesiątki dla dla Jamesa Rodriguez'a. Tutaj tego nie ma. James gra na skrzydle i to wyraźnie ustawiony jest na prawej stronie, więc no jest to zaprzeczenie tego, co stało za tym początkowym sukcesem The Toffees w rzeczywistości. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, jeżeli jakimś cudem szybko obejmiemy prowadzenie, to oczywiście to nie jest spotkanie, które zobaczymy całe, a możemy objąć... Ole, było blisko, Eddie, ależ było blisko, szkoda wielka, że Nketiah nie był w stanie zdobyć tam gola. No powiem szczerze, to jest piłkarz, którego raczej kupimy, to jest 10 milionów marne za niego, a on fajnie wygląda w tych naszych spotkaniach. Jeszcze zobaczymy to takim suchym, statystycznym okiem, ale bramki już jakieś zdobywał. Tutaj wydaje mi się, że jeżeli chodzi o niego i Mapeya, różnica nie jest diametralna. Więc no, zobaczymy, jak to się nam wszystko poukłada. Na razie teraz mieliśmy problemy z wyprowadzeniem tej piłki, ale wygląda to nieźle. Oj, gdyby tam ograć McAllistera z lewej strony, to naprawdę mogłoby się cudownie skończyć. Dobrze schodzi Madueke do grania tą piłką jakby jako ten rzeczywiście rozgrywający napastnik. To fajnie funkcjonuje. Na bardzo wysokiej intensywności operujemy, to jest pewne. Ale mam nadzieję, że to nas nie zgubi. Na pewno nasi pomocnicy, którzy lubią biegać, dobrze się czują w tym, mówię o defensywnych pomocnikach, że jest dużo przestrzeni, żeby w piłkę wprowadzić, jest dużo przestrzeni, żeby się móc wykazać umiejętnością rozegrania. Świetnie teraz Ryan nas uratował, bo to mogło się bardzo źle skończyć. Miał dobrą okazję jeden z zawodników naszych rywali. Oj, to podanie do Lamptey'a było cudowne. Szkoda, że on samemu nie zdecydował się dalej pójść skrzydłem. Teraz Madueke i jest bramka. Edin Ketiak drugą okazję w tym meczu miał i ją wykorzystał.
I naprawdę dobrze to wygląda, słuchajcie. Mimo braku Musy Maregi, naprawdę to nasze rozegranie wygląda fajnie. I ten atak wręcz bez Musy Maregi wygląda lepiej, intensywniej, bo zawodnik ściągnięty z Porto ma tendencję do brania piłki pod siebie, do holowania jej. Tutaj raz, dwa, trzy i gramy naprawdę szybki futbol. Podoba mi się ta formacja, znaleziona troszeczkę przez przypadek, a jak na razie funkcjonująca bardzo przyzwoicie. No, już myślałem, że nas pochwalę, a Calvert-Lewin strzeli gola. Tak się nie stało. Kończymy pierwszą połowę z mniejszym posiadaniem piłki, ale z większym posiadaniem bramek. I to jest najistotniejsze. Tak więc przechodzimy do drugiej odsłony. Jeszcze bez zmian, ale one pojawią się na pewno, ponieważ no niezależnie od rezultatu chcę, żeby tutaj m.in. Karbownik dostał swoje minuty, chcę, żeby Moldby mógł się także wykazać, tak więc na pewno ci zawodnicy pojawią się na murawie. Na razie jednak spokojnie rozpoczynamy tę pierwszą połowę od straty, więc szczerze powiem, jestem zachwycony tą formacją z jednej strony, ale teraz jak patrzę na to, jak stoimy szeroko i mamy prowadzenie, zastanawiam się, czy nie przejdziemy sobie na inny system. I chyba to zrobimy. No bo jednak to jest spotkanie pucharowe, więc tutaj warto by było złapać się tego rezultatu i go trzymać, ale nie będzie się czego... No, a jednak będzie się czego trzymać, bo 26, czyli Davis, nie wykorzystał swojej szansy. Dobra, spróbujmy ustawić się pod wariant 4-1-2-1-2 wąsko. Wtedy oczywiście Nketiah tutaj, Madueke na rozegraniu. Tu oczywiście robimy zmianę taką i... taką i... taką i... Boże święty, jak to jest pomieszane bez sensu. I w ten sposób to wygląda. Cabanago zostanie w takim razie. Kogo bym chciał zmienić? Jak bym chciał to zmienić? Na pewno Soli March. Wróć sobie jeszcze tu. McAllister gra dużo, więc jemu warto by było dać szansę odpocząć. Czy Wembisuma na prawej stronie poradzi sobie? Poradzi sobie. Super jest ten zawodnik. Więc tu pojawi się Moldby. Wiem, że on jest nie w formie, ale się pojawi. Ale on zmieni się z Sumare, żeby on funkcjonował z Lamptejem. I Baba ustąpi miejsca Karbownikowi na razie. I bardzo możliwe, że Madueke jeszcze za, jakby w drugiej turze zmieni się z Curtisem Jonesem. Bo chciałbym też, żeby piłkarz wypożyczony z Liverpoolu dostał swoją szansę. No zobaczymy. Przechodzimy w takim razie na zestawienie defensywne. I było blisko, tak bardzo było blisko, żeby Andy Nketiah stanął przed drugą dogodną okazją. No zobaczmy teraz, czy będziemy w stanie wybronić się. Szkoda, że ta piłka nie wyszła na aut, no bo naprawdę chętnie zrobiłbym te zmiany. No to jest straszny problem tych symulacji. No jakby jest niemożliwe, żeby gra przechodziła tak płynnie, świetnie. Ryan, ależ to było czytanie gry. Znakomicie. W ogóle Wembisuma ma opaskę kapitańską. Ryan oczywiście z nią powinien być. No ale już to jest szczegół. Ważne jest teraz, żeby po prostu każdy grał jak kapitan, każdy grał jak lider do końca. Dobra, zrobimy jeszcze jedną zmianę w takim razie. Wąskie zestawienie i tutaj Madueke w takim razie da odpocząć w sumie Bisumie. Tak zrobimy. Tu wejdzie sobie Curtis Jones. Okej, tak więc tak to niech będzie. Oczywiście wracamy na ten defensywny. No i zobaczymy. No i jeżeli wygramy ten mecz, to wygramy ten mecz. Jeżeli przegramy ten mecz, to przegramy ten mecz. No, na razie go remisujemy. Plea, no ale zobaczcie, jaki kaliber zawodników oni muszą wpuścić. Plea się pojawił za Calverta-Lewina, więc to oni podchodzą do tego naprawdę poważnie. Dla nich to nie są przelewki. Ja powiem szczerze, spokojnie, w przypadku ewentualnego remisu, do którego pewnie nie dojdzie, skoro powiedziałem o remisie, zagrałbym drugie spotkanie, bo to będzie mecz powtórzony. Przypominam, że to jest FA Cup i nie wiem, jakie tu są zasady, bo te zasady różne bywają. Ale tutaj może być spotkanie powtórzone, tak więc jeżeli tak będzie, to naprawdę się nie obrażę, żeby moi zawodnicy mieli jeszcze okazję do gry. Wtedy już na pewno pojawi się jeszcze bardziej rezerwowy skład, ale doskonale wiecie, że ja każdą okazję do gry dla tych, którzy nie mają szansy, chętnie wykorzystam. Mamy jeszcze tu ostatnią akcję tego meczu, nic z tego nie wyszło, tak więc spotkanie kończy się remisem 1-1, a nie, mamy znów, czyli jednak jest dogrywka. Okej, to ciekawe, tego się nie spodziewałem. Bo byłem święcie przekonany, że tutaj są powtarzane spotkania. Tak przynajmniej było jakiś czas temu, ale możliwe, że ten przepis odszedł w zapomnienie. I wydaje mi się, że tak też się stało. Ładna akcja Plea. No nic, przejdźmy sobie w takim razie. Jeszcze spróbujmy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie ich ofensywą jakoś zaskoczyć. Weźmy sobie wariant ofensywny właśnie. Tylko tutaj chciałbym, żeby to było bardziej jakieś ofensywne zestawienie. Weźmy sobie czwórkę, cztery
No tym sobie na nich wyjdźmy. Curtis Jones, Moldby Sumare, Saliba, Lamptey. W ten sposób się zmieńmy. No, Curtis Jones jest gorszym środkowym pomocnikiem niż gorszym rozgrywkiem. O Jezus, to są naprawdę dziwne. Są naprawdę bardzo dziwne rzeczy, których się tu dowiadujemy. Dobra, Madueke, będziesz na napadzie, no co ci mam powiedzieć. Więc w ten sposób wyjdziemy i zobaczymy, czy będziemy w stanie. Czy chyba, że mogę zrobić jeszcze jakąś zmianę, chociaż pewnie jest limit zmian. O, nie mo. O, mogę, okej, okay, dobra. Mogę zrobić zmianę, super. No to w takim razie na boisku pojawi się, tak zresztą jak miało to być. W tym wariancie Adam Lallana się pojawi na boisku za Lamptey'a, który też już oddycha rękawami, więc w sumie... A, bo dobra, niech wejdzie sobie Trossard. Niech sobie pohasa troszeczkę. Czy mogę zrobić jeszcze jedną zmianę? Nie mogę. Czyli cztery zmiany. Okej, okay, ale to ma sens, że przynajmniej przy dogrywce mogę zrobić cztery zmiany. Tak więc przechodzimy na ofensywny. No i zobaczymy, czy będziemy w stanie tutaj coś jeszcze zrobić, coś jeszcze zdziałać. No ładnie, ładnie w obronie jest ustawiony ten Everton, trzeba to przyznać. Na początku szło nam dużo lepiej to atakowanie, a potem bardziej oni przejęli kontrolę nad spotkaniem. Teraz z 32 zupełnie nie poradził sobie Curtis Jones przy ataku. No a on powinien, dla niego to spotkanie powinno mieć podwójną wartość przecież, no bo gra przeciwko swojemu rywalowi jako piłkarz Liverpoolu. Wypożyczony co prawda, ale wydaje mi się, znaczy na wypożyczeniu u nas, ale wydaje mi się, że no chcę tutaj dzielnie reprezentować The Reds i pokazać, że to oni są najważniejszym zespołem w Merseyside, jego zdaniem. No zobaczymy, no gramy tymi trzema obrońcami. Ciekawy jestem, czy będziemy w stanie jeszcze tutaj coś zdziałać. Wydaje mi się, że możemy zrobić jeszcze jedną zmianę, a mianowicie w taktyce nieustanny pressing i wysunąć zespół do zwęzić, ale wysunąć go do przodu. I tutaj przede wszystkim styl gry ataku, zagęszczenie szesnastki maksymalne i tutaj też maksymalnie zawęźmy tu trochę szybkie konstruowanie akcji. No i zobaczymy, czy chłopaki dadzą radę coś jeszcze tutaj zdziałać. No, widać, że ten pressing naprawdę ruszył, ale z drugiej strony to jest właśnie problem pressingu, szczególnie w zespole, który nie ma tyle zgrania w takim stylu gry, że zwyczajnie łatwo się złapać. No i zrobił to Everton, tak więc przechodzimy do wyniku. Niestety przegrywamy 3-1. No, była to może nie tyle wyrównana bramka, wyrównana walka, patrząc na to, ile mieli strzałów i okazji, ale patrząc na boisko nie było najgorzej. Odpadamy w 5. rundzie. Nie wiem, czy to już satysfakcjonuje naszych szefów, czy też nie. Bardzo jestem tego ciekawy, jak to jest tam. Ten 1-8, no to super, oni zadowoleni, ja zadowolony. No oczywiście chciałbym dojść gdzieś wyżej, ale jakby widzicie, że tutaj większość tych celów jest przez nas realizowana, więc spoko. Tak więc bardzo pozytywnie możemy mimo porażki zakończyć ten odcinek, a w jutrzejszym prawdopodobnie koniec sezonu i przede wszystkim starcie z Marcelo Bielsą.